W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, jak obniżyć stężenie trójglicerydów w naszej krwi. Temat jest naprawdę istotny, gdyż nadmiar tych związków w naszej krwi może łączyć się, jak zaraz wszyscy usłyszymy, z poważnymi powikłaniami dla naszego zdrowia. Problem z trójglicerydami jest taki, że mało kto, nawet wśród lekarzy, zwraca na te parametry uwagę. Przecież często słyszymy o cholesterolu, o poziomie glukozy, ale o trójglicerydach nie mówi się prawie wcale. Witam Państwa w kolejnym odcinku. Jeśli jeszcze się nie znamy, ja nazywam się Marek Skoczylas, jestem lekarzem i tutaj na YouTubie, ale też na Facebooku promuję zdrowy tryb życia. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zatem jak to jest z tymi trójglicerydami? Czy ich podwyższony poziom jest dla nas groźny i czy mamy się czego obawiać? Wysoki poziom trójglicerydów to jeden z niekorzystnych czynników podnoszących ryzyko niektórych chorób. Takich jak miażdżyca, kolejno zapalenie trzustki, udar mózgu i w końcu zawał serca. Istnieje wiele możliwości korekcji ich wartości i nie wiążą się one ze skomplikowaną farmakoterapią, która niestety niekiedy obarczona jest działaniami niepożądanymi stosowania właśnie tych leków. Większość z metod na obniżanie poziomu trójglicerydów możesz wypróbować samodzielnie. Dzisiaj opowiemy, w jaki sposób zadbać o prawidłowy poziom trójglicerydów. Najpierw jednak spójrzmy na to, co to są w ogóle trójglicerydy. Trójglicerydy, inaczej triglicerydy, to rodzaj tłuszczów, lipidów, które znajdują się we krwi człowieka. Związki te gromadzą się w tkance tłuszczowej i stanowią swoistego rodzaju rezerwuar energetyczny. Na ich poziom wpływa wiele czynników. Styl życia, rodzaj diety, szczególnie jeśli obfituje w cukry, nasycone kwasy tłuszczowe czy też alkohol. Poziom trójglicerydów to jedna z istotnych składowych profilu lipidowego, czyli lipidogramu. W jego skład, czyli w skład lipidogramu, oprócz badania poziomu trójglicerydów, oznacza się również cholesterol całkowity, lipoproteiny o niskiej oraz wysokiej gęstości, odpowiednio LDL oraz HDL. A co określa nam lipidogram? Określa nam stan gospodarki lipidowej, który może wskazywać na potencjalne problemy metaboliczne, takie jak hipercholesterolemia, czyli podniesiony poziom cholesterolu w naszej krwi, czy też hipertriglicerydemia, czyli podniesiony poziom trójglicerydów w naszej krwi. Oprócz tego to obowiązkowe badanie, jakie wykonuje się w zespole metabolicznym czy też cukrzycy. Wróćmy jednak do trójglicerydów i ich prawidłowej ilości w naszym ciele. A jaki jest właściwy poziom trójglicerydów? Dla całego lipidogramu zostały ustalone normy. Jednak szczegółowo przyjrzyjmy się poziomowi trójglicerydów, który można ocenić jako prawidłowy, kolejno podwyższony, wysoki i bardzo wysoki. Przypomnijmy także, że podwyższony ich poziom może stanowić czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, takich jak miażdżyca, zawał serca, ale także udar mózgu. Według obecnych kryteriów właściwy poziom trójglicerydów określa się jako ilość poniżej 150 mg na decylitr. Wartości równe i wyższe uznaje się za niewłaściwy poziom, który wymaga redukcji. Jak dokładnie przedstawiają się te wykresy? Przedstawimy to w postaci poniższej tabeli. Jak widzimy w poniższej tabeli, przyjęta norma to poniżej 150 mg na decylitr. Wynik graniczny to wynik między 150 a 199 mg na decylitr. Za wynik wysoki uważa się wynik między 200 a 499 mg. Wynik bardzo wysoki to wszystko, co znajduje się powyżej 500 mg na decylitr. Analizując wartości w tabeli, możemy zadać sobie pytanie, co wpływa na poziom trójglicerydów? Jak już wyżej wspomnieliśmy, jest to bez wątpienia styl życia, na który składa się aktywność fizyczna, spożywanie alkoholu, ale również rodzaj prowadzonej diety i w końcu predyspozycje genetyczne. Podwyższony poziom trójglicerydów jest prawdopodobny u osób z nadwagą, z ciężką otyłością, ale także u osób z cukrzycą typu drugiego. Częściowo stan ten może wynikać z nadmiernego spożywania kalorii, ale również może świadczyć o zaburzonej wrażliwości tkanek na działanie insuliny. Również w przebiegu insulinooporności poziom trójglicerydów może być podwyższony. Stanem patologicznym jest również niski poziom trójglicerydów,
który tłumaczy się m.in. nadczynnością tarczycy, a także wyniszczeniem organizmu na skutek długotrwającej choroby. Zdecydowanie częstszym problemem jest jednak podwyższony lub wysoki poziom trójglicerydów. Można go jednak obniżyć, wprowadzając kilka stosunkowo prostych zwyczajów do codziennej rutyny, ale także diety. Zatem, jak obniżyć poziom trójglicerydów? Stężenie trójglicerydów można obniżyć, stosując odpowiednie leczenie farmakologiczne, które obejmuje stosowanie leków z grupy fibratów, np. fenofibrat lub też statyny. Ja jednak leczenia farmakologicznego omawiał nie będę z wiadomej przyczyny. Ja omówię niefarmakologiczne metody obniżania poziomu trójglicerydów. Zacznijmy od tego, że waga oraz ćwiczenia fizyczne mają tutaj ogromne znaczenie. To osoby otyłe z nadwagą wprowadzają nadprogramowe kalorie, których organizm nie jest w stanie później spalić. Podstawowy mechanizm regulacyjny to odkładanie się kalorii pochodzących np. z cukrów, które później odkładają się w naszych komórkach tłuszczowych, czyli w adipocytach. Co jest zatem ważne w naszej diecie? Norma kaloryczna, która zależna jest od płci, wieku czy aktywności fizycznej. Pomocna w obniżeniu trójglicerydów jest również redukcja masy ciała, zatem podstawą powinna być dieta redukcyjna uwzględniająca deficyt kaloryczny. Badania jednoznacznie potwierdzają, że utrata od 5 do 10% masy ciała może wywołać spadek poziomu trójglicerydów. Omawiając problem nadwagi, otyłości, nie sposób nie wspomnieć o ćwiczeniach fizycznych. Szczególne znaczenie mają tutaj ćwiczenia aerobowe, które najlepiej obniżają poziom trójglicerydów. Co to jest za aktywność i jakie są jej przykłady? To aktywność, w której dochodzi do zwiększonej wymiany tlenowej, w której podnosi się nam tętno. Są to m.in. jazda na rowerze, pływanie, bieganie, a nawet chodzenie. Dalej może powstać pytanie, jak często należy ćwiczyć? Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, za którym nie przepadam, ale akurat tutaj ma rację, zaleca 30-minutowy trening z wykorzystaniem ćwiczeń tlenowych, czyli aerobowych, 5 dni w tygodniu. Jednak należy się uzbroić nieco w cierpliwość i rozpatrywać obniżenie trójglicerydów jako efekt długofalowy. Jedno z badań odnosi się do okresu 8-tygodniowych ćwiczeń i spadku trójglicerydów. W efekcie, oprócz ich spadku, istnieje szansa na poprawienie dobrego cholesterolu. No dobrze, zatem już nieco wspomnieliśmy o diecie. Ale pamiętać musimy, że składniki spożywcze mają istotny wpływ na poziom trójglicerydów. Otóż spożycie cukru jest nie bez znaczenia dla poziomu właśnie tych składników naszej krwi. Cukier jest szeroko rozpowszechniony w żywności przetworzonej. Czego zatem można spodziewać się po spożywaniu dużej ilości cukrów? Między innymi wzrostu poziomu trójglicerydów, ponieważ cukier może być właśnie w nie przekształcony. Tezę tę uwiarygodnia badanie, w którym wzięło udział ponad 6700 osób spożywających nadmiarowe ilości cukru, ale w postaci słodzonych napojów. Jak się okazało, osoby te były o ponad 50% bardziej narażone na wysoki poziom trójglicerydów, w przeciwieństwie do osób sporadycznie spożywających właśnie takie napoje. Dlatego rozwiązaniem może być dieta niskowęglowodanowa, w przebiegu której spadek trójglicerydów jest możliwy, a słodzone napoje należy zastąpić wodą. A co mówią inne badania na ten temat? Potwierdzają, że stosowanie diety o niższej zawartości węglowodanów może prowadzić do spadku trójglicerydów. Największy spadek odnotowuje się przez pierwsze 6 miesięcy, nieco mniejszy po 12, a kolejno po 24 miesiącach. Co ciekawe, lepsze korzyści dla spadku trójglicerydów uzyskano dla diety niskowęglowodanowej w porównaniu do niskotłuszczowej. Może wydawać się to dziwne, jeśli sięgniemy do definicji trójglicerydów. Dalej istotne znaczenie ma błonnik pokarmowy. Obecność błonnika pokarmowego od dawna była poruszana jako składnika niezbędnego dla naszej diety. Jego źródłem są m.in. owoce, warzywa, zboża, rośliny strączkowe, ale także orzechy, które obfitują w inne korzystne substancje dla naszego zdrowia, m.in. w nienasycone kwasy tłuszczowe. A jaki jest mechanizm działania błonnika w odniesieniu do tłuszczów czy też cukrów?
Otóż spowalnia i nieco ogranicza wchłanianie składników, z których mogą wytworzyć się trójglicerydy. Tę teorię potwierdziło doświadczenie z 2018 roku, w którym 117 dorosłym pacjentom zaserwowano większe porcje błonnika, co doprowadziło do spadku poziomu trójglicerydów. A co warto wykluczyć z naszej diety, by obniżyć poziom trójglicerydów? Unikaj lub przynajmniej ogranicz spożywanie tłuszczów trans. Ten rodzaj tłuszczu to standardowy dodatek do przetworzonej żywności, który przedłuża jej zdatność do spożycia. Jego regularne spożywanie wiąże się z podniesieniem tzw. złego cholesterolu i np. pojawieniem się chorób serca. Dlatego warto zamienić wersję tłuszczów trans na wielonienasycone kwasy tłuszczowe, które w udowodniony sposób obniżają poziom trójglicerydów. Jednym z kroków do ograniczenia tłuszczów trans jest rezygnacja z korzystania z wysoko przetworzonej żywności. Jeśli będziesz już omijać tłuszcze trans, to pomocne w naszym jadłospisie mogą okazać się tłuste ryby, ale przynajmniej dwa razy w tygodniu. Wydaje mi się, że nikomu chyba nie muszę przypominać, jak bardzo istotne dla naszego profilu lipidowego są kwasy tłuszczowe omega-3, których doskonałym źródłem są tłuste ryby morskie, ale, jak się okazuje, także kilka roślin. Stąd zalecenie, aby spożywać dwa razy w tygodniu tłuste ryby, co wpłynie na spadek ryzyka zachorowania na udar mózgu, choroby serca oraz jest to oczywiście sposób, by obniżyć poziom trójglicerydów. Jeśli zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniej ryby, to podpowiem. Odpowiednie są łosoś, śledź, sardynki, tuńczyk, ale także i makrela. Są to dosłownie pływające źródła kwasów tłuszczowych omega-3. Jeśli jednak ryba nie trafia w Twój kulinarny gust lub z powodów idealistycznych wyrzekasz się spożywania mięsa, to rozwiązaniem są roślinne nienasycone tłuszcze. Roślinne nienasycone kwasy tłuszczowe to spora grupa zdrowych tłuszczów, które obejmują wielo- i jednonienasycone kwasy tłuszczowe. Jak oddziałują one na poziom trójglicerydów? Pomagają obniżyć ich poziom, ale by spotęgować ich działanie, pomocna jest w tym celu redukcja ilości spożywanych cukrów. Dlatego spożywanie roślinnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych warto połączyć z dietą niskowęglowodanową. Takie połączenie daje bardzo szybkie efekty w zakresie redukcji poziomu trójglicerydów. Zatem jakie źródła roślinnych tłuszczów warto tutaj rozważyć? Królową w tej grupie jest oczywiście oliwa z oliwek, ale ta z pierwszego tłoczenia. W dalszej kolejności są to orzechy, ale także awokado. Warto wymienić także siemię oraz olej lniany, a także nasiona chia, czyli szałwii hiszpańskiej, które mogą stanowić dodatek np. do porannego białkowego jogurtu. Podsumowując wskazówki odnośnie tłuszczów. Unikaj albo też ogranicz tłuszcze trans oraz nasycone kwasy tłuszczowe, gdyż te wzmagają wzrost poziomu trójglicerydów. Dalej, wzbogać dietę w wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, które znajdziesz na przykład w rybach, ale także w wyżej wymienionych roślinach. Rozważ inne tłuszcze roślinne będące źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i zastąp lub wyeliminuj przetworzone roślinne oleje, jak chociażby rafinowany olej kokosowy. Omówiliśmy już temat ryb, roślin, ale mam dla Państwa kolejną cenną radę. Jedzmy orzechy. Dlaczego warto je spożywać? Podsumujmy to, co do tej pory powiedzieliśmy. Orzechy mają w sobie błonnik i zawierają nienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak kwasy tłuszczowe omega-3, dlatego są naszym sprzymierzeńcem w walce o niski poziom trójglicerydów. A jakie orzechy jeść? Polecam migdały, orzechy włoskie, orzechy pekan, makadamia, orzechy nerkowca, brazylijskie czy też pistacje. Kolejne pytanie, jak je jeść? Jeść z umiarem. To jest kaloryczne źródło dobrych kwasów tłuszczowych. Korzystny efekt obserwowano u osób spożywających od 3 do 7 porcji orzechów tygodniowo. Na dietę natomiast powinny się składać zaplanowane posiłki. Nie bez znaczenia jest także spożywanie posiłków w tak zwanym poście przerywanym. Post przerywany wpływa na cykl wydzielania insuliny, a dla samego poziomu trójglicerydów istotne znaczenie ma hormon trzustkowy, czyli insulina. Bywa niekiedy tak, że część osób boryka się z problemem insulinooporności,
która również sprzyja wzrostowi trójglicerydów. Dużym problemem insulinooporności jest wysoki poziom insuliny, który nie przekłada się na proporcjonalne wykorzystanie glukozy z krwi przez tkanki. Rozwiązaniem dla insulinooporności może być post przerwany, o którym wspomniałem już w swoich poprzednich odcinkach. Oczywiście częstotliwość spożywania posiłków jest tutaj kwestią indywidualną, dlatego część osób czuje się lepiej z dwoma, a inna z czterema posiłkami. Ważne, by zmieścić się w tak zwanym oknie żywieniowym. A co to oznacza, to zapraszam na moją playlistę na temat postu przerywanego. Przejdźmy do kolejnego istotnego tematu, czyli do alkoholu, który sam w sobie może być źródłem cukrów i oczywiście kalorii. Jeśli nie zostaną one spożytkowane, synteza trójglicerydów jest pewna, jak ich przechowywanie w naszej tkance tłuszczowej. Dla przypomnienia, HDL to lipoproteina o dużej gęstości, natomiast LDL to lipoproteina o małej gęstości. Oprócz tego fakt podniesienia trójglicerydów potwierdza badanie, w którym stwierdza się, że nawet umiarkowane spożywanie alkoholu może zwiększyć ich poziom nawet o ponad 50%. No dobrze, to bardzo szybko zróbmy jedno małe podsumowanie. Do tej pory wymieniłem czynniki, które mają największy wpływ na regulację poziomu trójglicerydów. Natomiast teraz wymienię czynniki, którymi możemy wspomagać wcześniej wspomniane, tak aby efekt ten spotęgować. Wśród czynników wspomagających redukcję poziomu trójglicerydów możemy wymienić wiele naturalnych substancji, które poprzez wpływ na metabolizm gospodarki lipidowej bezsprzecznie przyczynią się do spadku poziomu trójglicerydów. Zatem co jeszcze może nam pomóc? Zależnie od Twoich potrzeb, dodatkowa suplementacja pomoże Ci szybciej osiągnąć właściwy poziom trójglicerydów. Warto jednak pamiętać o potencjalnych interakcjach składników suplementów diety z niektórymi lekami. W sklepach ze zdrową żywnością znajdziemy kilka suplementów, które wspierają gospodarkę lipidową. Poniżej je wymieniam oraz charakteryzuję. Warto tutaj wymienić olej z ryb z rodziny dorszowatych, czyli tran. Jest to źródło kwasów tłuszczowych omega-3, które wspierają nasze serce, ale także korzystnie wpływają na poziom naszych lipidów. Kolejno kozieradka. Jest to składnik suplementów diety przeznaczonych dla osób z cukrzycą. Wykazuje on korzystne właściwości na poziom glukozy, ale także lipidów. Obniża poziom cholesterolu, tak zwanego złego cholesterolu, ale także trójglicerydów. Warto wspomnieć także o witaminie D, gdyż ta może również pomóc nam w walce z podwyższonym poziomem trójglicerydów. Dane z badań naukowych wskazują na to, że ma ona wpływ na lipazę lipoproteinową w komórkach tłuszczowych i może to obniżać poziom trójglicerydów. Dalej, pomocna może okazać się kurkumina, czyli składnik aktywny kurkumy. Może pomóc w obniżeniu nie tylko poziomu trójglicerydów, ale ponownie tak zwanego złego cholesterolu, a zarazem podnieść stężenie tego dobrego. Pomocnym suplementem może okazać się także olej z wątroby rekina. Olej z wątroby rekina to inny rodzaj tłuszczu, który obfituje w alkiloglicerole, które wspierają naszą gospodarkę lipidową. Na liście zabraknąć nie może także monakoliny K, czyli składnika pochodzącego z czerwonego fermentowanego ryżu, który obniża takie parametry jak cholesterol całkowity, trójglicerydy oraz zły cholesterol. Pomocna może okazać się także bergamota. Roślina ta zawiera w sobie polifenole korzystnie wpływające na profil lipidowy, czyli po raz kolejny na trójglicerydy, ale także cholesterol. Ważną bronią przeciw trójglicerydom jest także polikosanol. Jest to mieszanina związków pozyskiwanych z wosków roślinnych, np. z otrębów ryżowych. W dzisiejszym zestawieniu pojawi się nasz ukochany czosnek. Roślina ta jest w stanie obniżyć poziom trójglicerydów, ale zarazem podnieść poziom dobrego cholesterolu u osób z chorobą wieńcową. Obecnie na rynku dostępne są co najmniej dwa leki bez recepty zawierające czosnek, a czytając ich właściwości farmakodynamiczne, zawarte oczywiście w charakterystyce produktu leczniczego, znajdziemy potwierdzenie o korzystnym wpływie na cholesterol, ale także oczywiście trójglicerydy. Oczywiście suplementy suplementami, leki lekami, ale świeży czosnek, jak to mówią, najzdrowszy. Dzisiejsze zestawienie zamyka karczoch i zawarta w nim cynaryna, która wspiera produkcję żółci, wpływając korzystnie na poziom trójglicerydów,
a oprócz tego w trakcie jego stosowania obniża poziom kwasów tłuszczowych i tak zwanego złego cholesterolu. Karczoch zatem był ostatnią naturalną substancją, która, przypomnę raz jeszcze, powinna być dołączona do głównych założeń z dzisiejszego odcinka, które połączone w wymierny sposób powinny nam obniżyć poziom trójglicerydów. Podsumowując, wpływ na poziom trójglicerydów ogromne znaczenie ma dieta i zawarte w niej składniki takie jak cukry, tłuszcze, tłuszcze określonego typu, które mogą sprzyjać ich wysokiemu poziomowi, ale również wspierać jego właściwy poziom, jeśli dieta jest właściwa. Dlatego zmiany dotyczące codziennego jadłospisu warto wprowadzać stopniowo. A co możesz usunąć ze swojej diety? Są to chociażby nasycone tłuszcze, a także te w wersji trans, jak również alkohol, który nie jest sprzymierzeńcem w zachowaniu właściwego profilu lipidowego. Nie bez znaczenia dla naszego zdrowia jest oczywiście także aktywność fizyczna, która bardziej regularna daje lepsze efekty, w szczególności ćwiczenia aerobowe. Niektóre składniki, takie jak niezdrowe tłuszcze, warto zamienić na jednonienasycone lub też wielonienasycone kwasy tłuszczowe, a tradycyjny cukier zastąpić na przykład słodzikiem. Przykładem może być tutaj stevia. Pamiętaj, że błonnik to twój sprzymierzeniec w walce o właściwy poziom cholesterolu, ale także trójglicerydów i w końcu glukozy. Oprócz tego to nieoceniony składnik regulujący pracę jelit, za który twój brzuch będzie ci naprawdę wdzięczny. I tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę bardzo krótką reklamą. Dla wszystkich osób, które dbają o zdrowie, polecam swoją publikację pod tytułem Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Z książki tej dowiesz się, jak zablokować toksyny, które przedostają się do naszego ciała drogą pokarmową i jak usunąć je z naszego organizmu. W książce tej przedstawiam niezbite dowody na to, jaki jest związek między toksynami a przewlekłymi chorobami. Przedstawiam także dowody na to, że usunięcie toksyn z naszego organizmu w wielu przypadkach łagodzi objawy wielu chorób. A na dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.